Witam Was widzowie już chyba w 6 lub 7 odcinku Daily na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mamy challenge. Muszę grać tylko itemami, które mają wersję rzadką, czyli jakby ktoś nie wiedział, niebieską. I po prostu muszę tylko tych itemów używać. Oczywiście nie liczy się to z leczeniem i to jest w sumie jedyna rzecz, z którą to się nie liczy. Reszta po prostu musi być niebieska. Teraz zapraszam do filmu. Widzowie, gdzie mogę lecieć? Nie wiem. No po prostu, no nie wiem, gdzie mam lecieć, gdzie jest najwięcej niebieskich itemów, ale wydaje mi się, że jakoś te zaparowane źródła mnie zachęcają. Więc polećmy sobie na zaparowane źródła. Może tam będą jakieś fajne niebieskie itemy, jak nie będzie to trochę słabo. Ale dobra, jest flaga, z flagi mogą wypaść niebieskie itemy. Leci ktoś tu ze mną? Chyba nawet nikt. A nie, jedna osoba chyba leci. A nie, to nie tu. To od razu przyjmuję tutaj flagę. Od razu flagę tutaj przyjmuję. Może z niej wypadną jakieś niebieskie itemy. O, tam co jest? Co to tam jest? O, jest pompa niebieska. Fantastycznie, zaraz. Muszę iść jak najszybciej po tą pompę niebieską. Ojeju, tam typek był. O, fantastycznie! Również tego nie wiem, ale skoro jest tu obok zabezpieczona zatoka, na nią nie lecą zbyt dobrzy gracze, czyli na przykład ja. Więc wydaje mi się, że ta zabezpieczona zatoka może być dobrym miejscem, a szczególnie, że jeszcze mój kill-off ma styl rzadkości niebieski, więc jak będę miał całe to w niebieskich itemach, to naprawdę to będzie dosyć ładnie wyglądało. Jest skrzynia tu. To ją od razu otworzę. Dobra, nie ma nic, ale jest Big Pota. Dobra, muszę go tym. Fantastycznie. Dobra widzowie, plan jest prosty, lecimy, no chyba jeszcze raz, albo polećmy sobie, no jeszcze raz polecimy sobie na zabezpieczoną zatokę, ponieważ to jest miejscówka, która jest dobra, albo nie, po prostu może nie lecimy na miejscówkę, tylko tu widzę jest taki zameczek, ojeju, tutaj o, w tym miejscu jest taki zameczek, wątku, aby nie leciał ze mną, oj, widzę coś niebieskiego, coś tutaj leży, na wieży, ale nie wiem, ojeju, to jest krzakobomba. No dobra, mogę wziąć tą krzakobombę, więc git nawet, tutaj sobie szybko zbierzmy, tablica zleceń, a weźmy sobie wrogiego gracza, a chyba nie wziąłem. O, jest ulepszona skrzynka, tylko szkoda, że nic nie będę mógł z niej użyć, bo tu tylko fioletowe lecą i złote. No nie, ale mam jakiś IM do niszczenia osłon. Aha, dobra, takie coś to jest. Proszę o coś niebieskiego. Gdzie jest ta skrzynia? Bo jakby wszystkie itemy mam niebieskie, ale no ja potrzebuję broń. Klasę niebieską. Dobra, wypiłem Big Potę. Nie wiem kompletnie, co to jest ten IM. No ale ok. I gdzie jest ta skrzynia? Ona na górze może być. To pójdziemy na górę. Tu widzę też jest jakaś skrzynia chyba. Tak. Otwórzmy. I mamy wreszcie pierwszą broń. Demer. Zniszczmy tutaj sobie siorby. Dobra, demer będzie tutaj. Hop. Chociaż nie, tak o zrobimy. No jednak tak lepiej. Tutaj na górę? Nie, to będzie na dole. Zobaczmy, co z tego wypadnie. Nic. Dobra, mamy amunicję do pompy. Mamy tutaj oczywiście beczki z siorbem. Mamy 100 keba, więc dobrze. Czy jest perk, co daje coś niebieskiego? Nie wiem. Nie, nie wiem, naprawdę. Tu jest coś ciekawego. Dobra, biorę to.
Chyba niebieskich itemów za dużo nie dostanę tu. Ale tu ciągle jest ta skrzynia. Ona pewnie tam na górze jest. To sobie teraz tam pójdziemy po tą skrzynię. Przynajmniej tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj będzie. Tak jest. I dostaję oczywiście zieloną broń. Naprawdę bardzo mi się to nie podoba. Że dostaję ciągle zielone, szare. A nie dostaję niebieskich. I to właśnie jest niedobrze. Otwórzmy skrzynię. No wreszcie! Strzelba na kołki. Biorę za tego IEMA. Dobra, więc mamy pompę, mamy demera. Ło, co jest? Dobra. Więc mamy to, mamy demera. Więc już jakieś takie podstawowe itemy, z którymi... No, z którymi mogę zajść, no, trochę dalej. Ale dobra, no to też nie jest za dużo jakoś. Gdzie jest ta skrzynia? Tutaj, dobra. Otwórzmy. Niebieski PM, dobra. Chyba wezmę sobie za Demera, bo to jest PM z lunetą. Bardzo lubię tego PM-a. Więc sobie go wezmę. I dobra, przydałaby się jakiś impuls, ale one są fioletowe i nie mogę ich użyć. Chyba wolę być dalej z moim PM-em. Tu auto chyba jest zrespione zawsze, tak mi się wydaje. To sobie weźmiemy auto, jak będzie. O, auto jest nawet niebieskie. No jak to się składa pięknie, naprawdę. Piętnaście, dziesięć. Dobra, dojeżdżamy, mi się wydaje. Krzaka potrzebuję. Tutaj jest banan. Kurde. Dobra. Jakoś go pokonałem. Naprawdę, jak ja bym zginął od takiego bananka, to by za wesoło nie było. Ale tu się klepią kolejni. Bardzo dużo metalu miał ten banan. Tutaj na obłupanej. Chyba ta jest. W sumie tutaj, tak za tymi macami moimi, co postawiłem się schować. Dobra, daszek mu dałem. Bo to jest jakiś kozak. Ojej, ojej. Ło! Maców nie mam. Ojej, fantastycznie. Cześć widzowie, za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Cześć!